Budowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji od lat w tym mieście. Projekt kosztował ponad 6 milionów złotych, z czego połowę dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres projektu obejmuje ponad 3 km sieci kanalizacyjnej, w tym sanitarnej i tłocznej. Projekt jest bardzo ważny dla lokalnej społeczności. Dofinansowanie przekroczy 2 300 tysięcy złotych. Wartość projektu, jak tutaj było wspomniane, to jest ponad 5 milionów złotych. Aktualnie Wojewódzki Fundusz jako instytucja wdrażająca prowadzi 27 projektów, gdzie koszt całkowity inwestycji przekracza już 900 milionów złotych. Burmistrz Kamienia Pomorskiego obecny na konferencji prasowej nie ukrywał, że inwestycja pomoże w usprawnieniu funkcjonowania systemu kanalizacji w gminie, poprawy stanu środowiska naturalnego i czystości wody. Dzięki modernizacji sieć kanalizacyjna dotrze także na obrzeża gminy, zapewniając dostęp do sieci mieszkańcom, którzy dotychczas go nie mieli. Połączenie uzyska dodatkowych 234 mieszkańców. Krok, który będzie miał bardzo pozytywne skutki, ponieważ nowoczesna oczyszczalnia może przyjąć ścieki z terenu całej gminy, a jest to efektem naszego już wdrażania wielkiego projektu przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu. Mamy cały projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Teraz Kamień Pomorski osiągnął poziom europejski, przynajmniej w przestrzeni gospodarowania odpadami. Beneficjentem programu w imieniu gminy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.